Tego uczy mnie Biblia w Księdze Daniela, 8 rozdział, 25 werset. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie. Będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Księga Daniela, 8 rozdział, 25 werset. Anioł Gabriel zostaje wysłany, aby wyjaśnić Danielowi wizję. W późniejszych czasach królestwa, które ma nadejść, królestwa północy, imperium greckiego, kiedy ludzka niegodziwość osiągnie swój punkt kulminacyjny, o czym możesz przeczytać w Daniela 8:23, powstanie król zwany Asyryjczykiem, inny niż Mały Róg z Daniela 7. Człowiek ten wykorzysta swoją mądrość do czynienia zła. Tak mówi Daniela 8, rozdział 24 do 25 wersetu. W końcu odważy się zaatakować Chrystusa. Wtedy zostanie złamany przez bezpośrednią interwencję Boga, bez ręki ludzkiej. W przeciwieństwie do tych imperiów, w których historii widzimy, jak Bóg używa jednego do obalenia drugiego, o czym czytamy na przykład w Joba 34:20. Daniela 8 pokazuje nam, jak rogi barana, czyli imperium medoperskie, zostały złamane i zastąpione przez róg kozła, czyli przez imperium greckie, a następnie przez samego aroganckiego króla. Bóg pozwala temu człowiekowi powstać, pozbyć się rywali, napełnić ziemię swoimi wyczynami, ale jego koniec ma być katastrofalny. I to przypomina nam przypowieści 6:15. Historia dostarcza nam więcej niż jeden przykład ludzi tego typu. Takim był Aleksander zwany Wielkim, ten porywczy zdobywca, który zmarł w wieku 33 lat. Po zdobyciu ogromnego imperium, bez wątpienia lepiej niż wielu innych ilustruje on słowa Pana Jezusa Chrystusa. Cóż bowiem ma korzyść, za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Tak czytamy w Mateusza, 16 rozdział, 26 werset.